Zespół Gastronomiczny z Funduszem Sztabu o Polskiej Konfederacji Powierzchni Niepodległość. To jest druga konferencja, na której będziemy zaznaczać tematy gospodarcze. Szanowni Państwo, jest z nami mecenas Jacek Pilk, nasza jedynka na polskiej liście. No i przedstawi nam owe zagadnienia gospodarcze. Będziemy mieć też kilka słów do powiedzenia. Panie mecenasie, bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. My, Konfederacja, od początku mówimy konsekwentnie gospodarka głupcze. Tymczasem ostatni weekend przyniósł istne szaleństwo popisu albo popisowe szaleństwo. To, co się próbuje za pomocą ustawy zdziałać w gospodarce, jest po prostu rzeczą niesłychaną. Krótko można być najkrócej, że ostatnie obietnice wyborcze w ramach tej kampanii to jest próba zniesienia ubóstwa ustawą. Oczywiście nic takiego nie jest możliwe. Gospodarka ma swoje prawa i to, co się proponuje, idzie dokładnie w przeciwnym kierunku, bo przecież te postulaty związane z radykalnym, bardzo szybkim podniesieniem płacy minimalnej, to jest dożynanie polskich przedsiębiorców. Przede wszystkim małych i średnich przedsiębiorców, którzy już mają ogromne koszty. Od przyszłego roku te koszty będą jeszcze większe, bo ZUS 1500 zł, wszystko jedno, czy się zarobi złotówkę, czy się zarobi kilka tysięcy złotych. I teraz ci planiści popisowi przewidują płacę minimalną 4000 zł w ciągu 2 lat, czyli pełną płacę około 5000 brutto, bo to tyle będzie wynosiło, prawie 5000 brutto na przedsiębiorcę. I teraz taki przedsiębiorca, zwłaszcza mały i średni, zatrudniający w Polsce 3/4, czy ponad 2/3 wszystkich pracowników, będzie miał do wyboru 3 tak naprawdę możliwości. Albo zbankrutuje, albo zwolni pracowników, bo nie będzie go stać na zatrudnienie dalej, albo podniesie ceny. Jeżeli w tym ostatnim przypadku tak się stanie, no to mamy kolejny skok inflacji. Myśmy tydzień temu już mówili o tym, że ceny prądu od przyszłego roku między 30 a 50% wzrosną, a teraz będzie kolejny skok inflacji. Skok inflacji, no to kolejność podwyższania, na przykład znowu, że emerytury i renty i tak dalej. Wpadamy w korkociąg, w taką spiralę szaleństwa związanego z narastającymi kosztami życia, kosztami pracy i tak dalej, i tak dalej. Płaca minimalna nie generuje żadnych nowych miejsc pracy w ogóle, tylko raczej powoduje zwolnienie ludzi z pracy. Płaca minimalna ogranicza wejście na rynek pracy ludzi młodych i niedoświadczonych, ponieważ no ta praca ich nie jest tyle warta, ile wynosi płaca minimalna. Płaca minimalna spowoduje poprzez, mówię, tę falę na pewno bankructw wielu przedsiębiorstw, to, że właśnie kapitał obcy tym bardziej będzie w Polsce się poszerzał. Czyli wszystko to spowoduje, że tak naprawdę odwrotny kierunek niż ten, którego życzyliby sobie rządzący. A więc wzrost bezrobocia, utrudnienia dla młodych ludzi, którzy nadal będą wyjeżdżać nawet jeszcze bardziej, bankructwa przedsiębiorstw, zwiększanie zakresu działalności przedsiębiorstw zagranicznych w Polsce przez to wszystko. I tym się kończą obiecanki i takie życzeniowe pomysły polegające właśnie na tym, że chce się ubóstwo znieść za pomocą ustawy. To jest po prostu niemożliwe i partia nasza, Konfederacja, jest partią zdrowego rozsądku. My się tym różnimy właśnie od całej reszty, od tej całej czwórki, przeciwko której stajemy, że my jesteśmy za zdrowym rozsądkiem i stosowaniem praw ekonomii i zdrowej, racjonalnej gospodarki. I jeszcze raz powtarzam, wystarczy spojrzeć, jeżeli chcemy zwiększyć wynagrodzenia ludzi bez zwiększania kosztów pracy po stronie przedsiębiorców, to wystarczy spojrzeć na pasek wynagrodzeń. Na tym pasku widzimy, że prawie połowa wynagrodzenia to są podatki. I to nawet od najniższych płac, nawet od płacy minimalnej. To jest szaleństwo, z którym trzeba skończyć. Po prostu trzeba zwolnić przynajmniej te najniższe płace i średnie płace od opodatkowania. Wprowadzić chociażby kwotę wolną od podatku, taką jak w Wielkiej Brytanii, gdzie Polacy masowo wyjeżdżają z tego właśnie powodu. I wtedy to Polacy będą mieli dużo więcej w swoich kieszeniach, a nie będziemy dociążać i dożynać pracodawców. To jest droga zdrowego rozsądku, którą proponuje Konfederacja, a nie hipersocjalizm proponowany przez PO-PiS konsekwentnie przez kolejne wszystkie rządy, który tak naprawdę będzie powodował zwiększenie ubóstwa i spadek konkurencyjności polskiej gospodarki. Więc krótko mówiąc, my jesteśmy konsekwentnie za zniesieniem PIT-u, za wprowadzeniem dowolności składek na ZUS, za uproszczeniami prawa dla przedsiębiorców, za tym wszystkim, co będzie rozwijać naszą gospodarkę, dokładnie tak samo jak na początku lat 90., kiedy ustawa Wilczka powodowała, że Polacy wracali do Polski. Ustawa Wilczka sprzed 30 lat pokazała, że jeżeli się uwolni gospodarkę, to gospodarka rośnie. 3 miliony miejsc nowych przedsiębiorstw w ciągu 2 lat to pokazało. I to był jedyny okres, szanowni Państwo, kiedy Polacy wracali do Polski.
Więc nasze sprawdzone rozwiązania. Znowu mówimy, nie wyważamy otwartych drzwi, nie wymyślamy niczego na nowo, tylko stosujmy dobre rozwiązania, w tym takie, które sami stosowaliśmy. Ustawa Filczka w Polsce zadziałała, to był znakomity przykład naszej polityki gospodarczej, trzeba to powtórzyć. Sprawdzone rozwiązania, albo ze świata, albo od nas. To jest zdrowy rozsądek Konfederacji, my takie rozwiązania proponujemy wbrew szaleństwu rozdawnictwa i socjalizmu. A ile co drugie, co trzecie, jak na przykład pan to wyliczył? Trudno oczywiście precyzyjnie stwierdzić, natomiast wiemy bardzo dobrze, że wiele tych małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonuje na granicy opłacalności. Wiążą koniec z końcem i to z roku na rok jest coraz trudniej, bo powtarzam, te najgorsze podatki, zwłaszcza ten pogłówny podatek ZUS, 1500 zł, czy się zarobi cokolwiek, czy nie, dobija te przedsiębiorstwo. Więc wiemy, że one funkcjonują na granicy opłacalności. Każdy dodatkowy koszt to jest dla nich być albo nie być. Więc oczywiście nie potrafię panu powiedzieć, czy to bankructwo dotknie 10%, 20% czy 30%, ale z całą pewnością ta fala bankructw będzie zwiększona, bo tego typu polityka jest niszcząca dla polskich przedsiębiorców, zwłaszcza małych i średnich. Przepraszam się, bo mam jeszcze do przekazania pewnej informacji, jeżeli... Ale my będziemy dalej nagrywać, tylko akurat, bo jak już tu ustawiliśmy się... A jeszcze dopytam, słyszał pan o propozycjach Jadwigi Emilewicz, która mówiła o zmianach dotyczących i ryczałtowców, jak i płacenia chociażby VAT-u i inne propozycje. Pana zdaniem to może rozwiązać chociażby część problemu? Kierunek dobry, na przykład ryczałtowe podatki, oczywiście, bo to jest radykalne uproszczenie rozliczeń z fiskusem. Jeśli chodzi o ZUS płacony proporcjonalnie do dochodu albo przychodu, też dobry kierunek, tylko diabeł tkwi w szczegółach. Po pierwsze, ile to będzie tak naprawdę wynosić? Jaki to będzie procent tego dochodu czy przychodu brany pod uwagę do rozliczenia ZUS-u? To jest bardzo ważne. Gdyby te składki zostały obniżone chociażby do poziomu, jaki mamy w Wielkiej Brytanii, czyli kilka razy mniejszego niż w Polsce, to oczywiście trzeba by takie zmiany poprzeć. Tylko problem polega na tym też tutaj na braku wiarygodności. Skoro przez 4 lata nie ruszono nic w tym kierunku, a mało tego, ZUS ma jeszcze rosnąć od przyszłego roku, to krótko mówiąc, ja w te obietnice wyborcze nie wierzę, bo to jest okres wyborczy i to nie jest ten moment, żeby mieć zaufanie do tego typu działań, skoro do tej pory ich nie podjęto. Przepraszamy jeszcze? Jasne. Drogi Martin, ja policzyłem, ja przedstawię Państwu obliczenia piekarza, który boi się, że większe ceny zaskoczą jego klientów. Już teraz zostało policzone. Piekarnia z powiatu oleskiego, zakładając, że 24 tysiące bochenków chleba jest wyprodukowane, 10 pracowników, 5 kierowców, wzrost ceny złoty 32 zł na bochenku. Przez analogię, jeżeli policzymy wzrost ceny mąki, mamy 5,24 za bochenek chleba, którego początkowa cena była 3,50, jest to 50% od 100, tylko ze względu na płace. Także będzie drogo i najmniejsze zakłady już wiedzą, przygotowują się do tego. Czyli te zmiany, jeżeli dojdzie do tego, że pensja minimalna wyniesie 3 tysiące, tak? 4 tysiące, czyli jeżeli będą zmiany. Obiecane to będzie dotrzymane, tak? Czyli będzie. Za chleb zapłacimy 1,5 zł więcej. Półtora razy więcej. Półtora razy więcej. Jeżeli można, czyli ja może podsumujemy tą kwestię gospodarczą, bo jeszcze będziemy mieć też jedną ważną dopowiedź. Szanowni Państwo, przede wszystkim likwidacja PIT-u, bardzo ważna sprawa, niezwykle utrudnia nam życie i to jest jakby narzędzie inwigilacji po prostu polskich obywateli, a my byśmy chcieli uproszczenia systemu, a nie utrudnienia życia polskim obywatelom. Dobrowolność ZUS. Proszę zobaczyć, w Chile na przykład wystarczyło, nawet nie było pełnej dobrowolności ZUS, ale wprowadzono taki system, że konkurowały ze sobą prywatne przedsiębiorstwa po to, żeby się u nich ubezpieczać i wystarczyło chyba w ciągu roku. Dwukrotnie zmniejszyła się wysokość składek i dwukrotnie zwiększyły się świadczenia. Więc bardzo proste zabiegi, które naprawdę możemy skopiować, przełożyć na polską ziemię i naprawdę żyć na dużo wyższym poziomie niż teraz żyjemy. Bardzo ważną kwestią jest to podejście urzędników do obywateli. Mianowicie, tak jak jest na przykład w wielu stanach, w Stanach Zjednoczonych, urzędnicy mają obowiązek dopilnować pewnych rzeczy w relacji państwo-firma po to, ponieważ oni zarabiają dla
dlatego, bo firmy zarabiają, tak? Oni mają te pieniądze z podatków i teraz mają w tym interes, żeby zadbać, żeby dobrze gospodarka się rozwijała, coś co u nas jest totalnie postawione na głowie. Urzędnik w Polsce ma jakby taką funkcję policjanta, my chcemy ten porządek odwrócić, on ma pomagać, bogacić się ludziom i z tego względu statystycznie on też w jego jakby branży też się polepszy, więc jeszcze prosiłbym na koniec, jeżeli można, ja tylko przedstawię, pan Longin Batnik, bo nie zostało to wypowiedziane, tak, czwórka na liście i pan Marcin Pękalski, 13 numer na liście, też powie o ważnym zagadnieniu dotyczące stop knop. Panie Marcinie, prosimy bardzo. W odniesieniu do wolności tutaj gospodarczej, tutaj o wolności obywateli, stajemy na straży wolności rodziny, suwerenności polskiej rodziny. Wracam właśnie z tego przepięknego gmachu wojewody polskiej, gdzie złożyłem dzisiaj pismo odnośnie uchwały uchwalonej 29 sierpnia na Radzie Miasta Opola. Uchwała ta dotyczy przy przedstawieniu kserokopii bądź do wglądu książeczki zdrowia w celem okazania pełnego kalendarza szczepień danych obywateli zamieszkujących opolską ziemię, gdyż obywatele, którzy nie będą mieli danych pełnej wyszczepialności tak zwanej, nie będą wpuszczani do żłobków. To godzi w naszą wolność obywatelską. Taka inicjatywa była zawarta w ogólnopolskim, przez ogólnopolskich aktywistów. Niestety nie znalazła poparcia, gdyż nie zebrana została odpowiednia ilość podpisów celem złożenia takiej ustawy w Sejmie. Więc to tylko ukazuje, że polscy obywatele i tym polskie rodziny, opolskie rodziny chcą być wolne, a ta ustawa miesza troszeczkę system oświaty ze systemem zdrowia. Dajmy systemowi zdrowia działać, a system oświaty działać swoimi torami. Mało z tego, ta ustawa poprzez właśnie wcielaniu takiego żandarma publicznych placówek żłobkowych wciela po prostu chaos, dodatkowa biurokracja, dodatkowa stres dla rodziców. Chciałbym też nadmienić odnośnie wyszczepialności, że przez taką pogodę te wyszczepialność będzie też przesuwana, więc te odroczenia będą występować, więc nie będzie możliwe pełna wyszczepialność względem kalendarza, więc to się adekwatnie kłóci z tym, z tą ustawą. Dlatego prosimy wojewodę, żeby odniósł się do tej ustawy w sposób negatywny, tak jak to zrobił wojewoda opolski, pod względem, gdyż ma stanąć na straży obywateli. Dba o zdrowie tych innych dzieci, które się szczepią, żeby nie były zarażane, tak? Jeżeli dzieci są zaszczepione, to nie mają czego się bać. Jeżeli zostawmy, jeszcze raz mówię, zostawmy te elementy systemu wyszczepień specjalistom, zostawmy te elementy. Chciałbym jeszcze nadmienić, że funkcjonuje Komisja Zdrowia, która właśnie obraduje wraz ze środowiskami Stop Knopu w Komisji do Spraw Bezpieczeństwa Szczepień. Zostawmy ten temat, jeżeli specjalistom, a dopiero później wprowadzajmy takie ustawy. Ja bym jeszcze dodał, może to jest ważna sprawa w tym kontekście, że na przykład w takich krajach, które nie mają takiej bierności politycznej jak u nas, jest trochę sprawniejsza organizacja obywatelska, nie ma przymusu szczepień, tak? Więc dlaczego? Czy tam mamy jakieś zachorowania? Pan słyszał o tym, żeby w mediach podawali, że jakieś tam przedszkole rozsiewa jakieś tam dramatyczne rzeczy. Nic takiego się nie dzieje. Dlaczego? No ale przecież to nie są jakieś rzeczy, które... A później się już pojawiła, tak? Tak, tylko proszę zobaczyć między podaniem medialnym, a potem pewnymi faktami, które po zweryfikowaniu okazało się, że to była bardzo nadmuchiwana sprawa. Właśnie, żeby troszeczkę przestraszyć ludzi, ponieważ szczepionki są bardzo drogie, łatwo się je produkuje i chce się je jakby w społeczeństwo wdrażać. U nas myśmy wykupili olbrzymie ilości szczepionek, które właśnie nie poszły na zachodzie i teraz musimy coś z nimi zrobić i staramy się jakby to wdrożyć w Polsce. Zarabia na tym przemysł farmaceutyczny, a my byśmy chcieli chronić nasze dzieci. Niektórzy jadą na gapę, dlatego że na przykład większość społeczeństwa się szczepi. Jeżeli przestaniemy się szczepić, to później będziemy mieć powrót tych wszystkich chorób? Raczej martwi mnie to, że jest bardzo dużo tak zwanych odczynów podszczepielnych i nie ma w ogóle takiej klauzuli, nie jest w szpitalu zaznaczane, że dana osoba bardzo cierpi, dziecko bardzo cierpi z uwagi na to, że zostało zaszczepione i na przykład ma bardzo ciężkie powikłania. Nie prowadzi się tych statystyk, co więcej, lekarze nie bardzo chcą się zajmować tymi dziećmi z racji tego właśnie, bo nie chcą jakby zgodzić się na to, że takie odczyny podszczepielne są. Jak poprosiłem sam lekarkę o
to, żeby powiedziała mi, dlaczego potrzebne są jakby szczepienia i jakie są konsekwencje szczepień, i odesłała mnie tylko do ulotki, ale w ulotce, jak ktoś właśnie, jeżeli by uczciwie nam przedstawiano, to między innymi konsekwencją szczepień jest śmierć dziecka. Bo taka jest też możliwość. Powinni być wszyscy rodzice o tym poinformowani i wtedy mają prawo, przecież dzieci należą do rodziców, a nie do państwa, prawda? I wtedy mogą zastanowić się jakby nad konsekwencjami, którą drogą chcą podążać. My nie jesteśmy na szczęście państwem faszystowskim, czyli takim, które decyduje do ostatniego cna, jak trzeba zarządzać jakby wychowaniem dziecka. Zostawmy te kompetencje w rękach rodziców. Mhm, bardzo dziękujemy. Czy jeszcze... Dziękuję bardzo. Zapraszamy na kolejną konferencję.